No to dobra. Spokojnie. Żeby było widać, że jedziemy. Może pójść też na gaz. Może będzie nie wyrzuciło. Drugi zakręt. I drugi zaraz taki sam. Jeszcze jeden będzie? No to jest ten, a później mamy kawałek prosty, ale znowu później już ludzie mogą zacząć chodzić. Kurwa. Ty strasznie to zapierdala. Tego się nie spodziewałem. Chyba, że przelecimy kogoś jeszcze tu prosto i krakowską przejedziemy. De facto taka sama długa droga, ale cały czas prosto. Kurwa mać. To tu naprawdę zapierdala. Ja pierdolę. Kurwa. Serce w gardle. Powiem ci, że kurwa, naprawdę. Strasznie to to idzie. Patrzę, już ciężko utrzymać ten telefon. Tutaj będzie znowu zakręt. Niesamowicie, no i ty mówisz, że to około 400 koni i faktycznie tak może być. Powiem ci, że tak próbuję sobie przypomnieć, jak jechaliśmy tą BM-ką tego Piotra, to nie ma porównania, to tamten to był muł przy tym. Powiem ci, miałem jeszcze w międzyczasie okazję jechać Lexusem, który miał 380 koni. Mhm. Takim dużym, tym LS460. Nie ma żadnego porównania, tam zamulony przy tym. Ja pierdolę. Dobra, starczy tego filmiku. Nie, muszę to nagrywać jeszcze. Gdzie mam jechać? W prawo?